ciągu kilku najbliższych tygodni ma być gotowa strategia polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do roku 2030. Strategia ma być przyjęta na początku przyszłego roku. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała wskazuje, że za 10 lat polski rynek lotniczy będzie już znacznie większy niż ten sprzed pandemii. Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku ma pomóc naszemu państwu w wytworzeniu konkurencyjnego rynku usług lotniczych, a także osiągnięciu pozycji regionalnego lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego. W ramach konsultacji społecznych wpłynęły 1043 uwagi. Uwzględniono blisko połowę z nich. Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów były nieadekwatne do sytuacji po koronawirusie prognozy, które dotyczą ruchu lotniczego. To wynika z pewnej metodologii prac nad polityką, która trwa już prawie 2 lata, więc faktycznie te prognozy, które zaczynały w polityce, one siłą rzeczy, i to przewidywaliśmy, będą pod koniec prac nieaktualne. To jest właśnie ten moment, kiedy nowe prognozy spływają i w tej ostatecznej wersji będą uwzględnione. To jest kwestia związana z funkcjonowaniem portów regionalnych, planów generalnych lotnisk. Rząd kładzie duży nacisk na wzmocnienie obszarów innowacyjności. Stawia również na badania i rozwój w lotnictwie. Polski rząd zakłada, że dzięki budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego i dobremu położeniu geograficznemu nasz kraj zostanie lotniczym liderem Europy Środkowej. CPK w pierwszym etapie byłby gotowy obsłużyć 45 milionów pasażerów, a docelowo nawet do 100 milionów rocznie. Pandemia może jednak opóźnić plany dotyczące realizacji projektu. Pojawiają się głosy, że w pierwszej fazie lotnisko może być szykowane na 40 milionów osób. Prognozowanie jak za 10, za 20... W obecnej sytuacji to nawet jak za rok będzie wyglądał rynek, jest obarczony bardzo dużą dozą ryzyka, bo mamy kilka czynników. No, po pierwsze efekty pandemii COVID, które i rozwój tej pandemii, no, która przecież jeszcze nie jest zakończona, więc ciężko do końca trafnie przewidywać, jak ona będzie się dalej toczyć. Jest cały szereg trendów ogólnoświatowych, chociażby czy europejskich, jak chociażby Fit for 55, gdzie w obecnej jego wersji, mamy nadzieję, że ona jednak ulegnie zmianie, jest kilka rozwiązań skrajnie niekorzystnych dla branży lotniczej. Marcin Horała zauważa jednak, że za 10 lat polski rynek lotniczy będzie już znacznie większy niż ten sprzed pandemii.